Witajcie moi drodzy widzowie, z tej strony LEGO Świat Kamila, a w dzisiejszym materiale przegląd katalogu LEGO styczeń-czerwiec na rok 2019. Zapraszam Was do oglądania. Na okładce widzimy głównych bohaterów z filmu LEGO Przygoda 2. Mamy tutaj Rexa, słodką zadymę, Lucy oraz Emmeta, logo klocków LEGO. No i przechodzimy już do środka katalogu. Na pierwszy rzut oka mamy spis treści. Zestawy z serii LEGO Duplo chyba możemy sobie już pominąć. Zestawiki z Juniorsa, tutaj nam nic nie dali nowego. Seria LEGO Classic, trzy nowe zestawy, czyli klocki buźki, podstawowe klocki oraz klocki plus pomysły. Nowe zestawy z serii LEGO Creator, raczej na żaden z nich się nie skuszę. Tutaj starsze sety z serii LEGO Creator. LEGO Friends oraz LEGO Disney chyba możemy sobie również pominąć. Zestawy z serii LEGO Unikitty. Nie mamy tutaj żadnych nowych zestawów, a szkoda. Informacje o jakiejś nowej aplikacji na telefon LEGO Life. I tu już zaczyna nam się LEGO City. Możemy tutaj sobie zaprojektować własny samochód z serii LEGO City. Dalej nowe zestawy z serii strażackiej. Raczej na żaden z nich się nie skuszę. Później zestawy z serii LEGO Policja Powietrzna. Ten nawet jest bardzo fajny. Nie wiem, może go zakupię. Stare zestawy z serii LEGO City Policja. Tutaj chyba najbardziej interesuje mnie ten transporter kombajnu. Bardzo fajny zestaw. Lecimy dalej. Stare zestawy z serii LEGO City oraz te pociągi. Dalej, tutaj mamy dwa nowe zestawiki, czyli ulica i skrzyżowanie oraz zakręt i skrzyżowanie. Już kiedyś coś takiego chyba było. No i zestawiki z serii LEGO Przygoda 2. Nowe minifigurki są bardzo fajne. Mnie chyba najbardziej przekonuje ta minifigurka z serii Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Oraz ta minifigurka Rexa z małym granatowym raptorem, co jest nowością. Reszta również bardzo fajna. Dalej informacja o tym, że nowe zestawy serii LEGO Przygody 2 pojawią się w maju 2019. Oprócz tych, które za chwilę Wam pokażę. Pod spodem mamy jeden zestawik z serii LEGO Przygoda 2, czyli Movie Maker. I tego chyba sobie będę chciał zdobyć. Dalej mamy więcej zestawów z serii LEGO Przygody 2. I tutaj chyba najbardziej interesuje mnie Batman i Stalowo Brody. To bardzo dobry sposób, by zdobyć Stalowo Brodego, ponieważ zawsze był w takich drogich zestawikach. I tutaj już reszta zestawów. I z nich chyba najbardziej interesuje mnie Kosmiczna Drużyna Benka za 45 zł. Jest to nawiązanie do lat 70., więc bardzo fajnie. Dalej zestawy z serii LEGO Spider-Man. Ten oraz ten zestaw możecie zobaczyć już na moim kanale. Później mamy zestawiki z Marvel Super Heroes. Niestety te stare. Oraz mamy informację, że już wkrótce będą nowe zestawiki. Tak więc bardzo fajnie. Zestawiki z Super Heroes. I tutaj mamy dwa nowe z Batmana. Jeden z Aquamanem, a drugi taki robot Batmana. Chyba na żaden z nich się nie skuszę. Dalej, stare już zestawy z serii LEGO Jurassic World. Nowe Speed Championsy. I tutaj chyba najbardziej interesuje mnie ten pojazd, czyli McLaren Senna 75892. I jego sobie chyba zakupię, tak więc bardzo fajnie. Dalej, LEGO Boost.
czyli już dosyć stara sprawa. Również reklama Legolandu oraz zaczynają nam się zestawy z serii Lego Ninjago. Mamy tutaj klasztor ninja oraz resztę zestawów. Chyba skuszę się na burzowy myśliwiec Jaya oraz na mech samuraj. Recenzję do tego smoka możecie już zobaczyć na moim kanale. Dalej nowe spinnery. I zrecenzowałem dla Was już ten i ten. A ten leci w drodze, jest z Allegro. Tak więc również za niedługo Wam go zrecenzuję. Z reszty Spinditzu chyba się jeszcze skuszę na Cola, ponieważ bardzo chciałbym mieć tą figurkę, a nie kupię tego największego setu, żeby ją zdobyć. Dalej stare zestawy z serii Lego Ninjago, które już każdy chyba zna. Znowu stare zestawy z Lego Ninjago. Lego Ninjago Movie. Mamy dotli w mieście Ninjago, perłę przeznaczenia oraz mechanicznego smoka zielonego ninja. Później pojawia nam się seria Fantastic Beasts oraz Harry Potter. Nic nowego nam tutaj nie dali, a bardzo szkoda. Lego Minecraft. Te nowe zestawy już Wam pokazywałam na moim kanale w osobnym odcinku. I z tych dużych figurek chyba najbardziej przekonuje mnie figurka Alex. Tak więc recenzji możecie się spodziewać. Dalej starsze zestawy. Ten i ten również pojawił się już na moim kanale. Informacje o 20-leciu serii Lego Star Wars. I nowe zestawy już wkrótce. Tak więc dalej mam nowe zestawy z serii Lego Star Wars, które są bardzo fajne. Na przykład Ucieczka z Gwiazdy Śmierci. To dobry sposób, by zakupić sobie minifigurkę Luke'a Skywalkera oraz księżniczki Leia oraz elitarni gwardziści. To również bardzo fajny secik. Dalej mamy kontynuację tych nowych zestawów z Lego Star Wars. I tutaj mamy bardzo łatwy sposób, by zdobyć minifigurkę Dartha Maula w Microfightersie oraz minifigurkę Anakina Skywalkera. Tak więc bardzo fajnie i na te dwa sety chyba się skuszę. Dalej bardzo fajny zestaw z Microfightersów. I tutaj jeszcze zestawy z serii 4+. Mamy Atak Myśliwcem T, Rebeliancki Myśliwiec A-Wing oraz Atak Myśliwcem X-Wing. Dalej stare zestawy z serii Lego Star Wars. Kontynuacja tych starych zestawów. Zestawy z serii Han Solo. Oraz mamy zestawiki z serii Lego Overwatch. Na jeden z nich się na pewno skuszę, tym bardziej, że jeden z moich kolegów bardzo chciałby zobaczyć tę serię na moim kanale. Tak więc pozdrawiam Borisa i lecimy dalej. Ten zestaw mi się bardzo podoba, czyli Smuga kontra Trupia Wdowa. Za cenę niecałych 70 zł, więc chyba go zakupię. Później zestawy z serii Lego Technik. I chyba na żaden się nie skuszę. Dalej kolejne zestawy serii Lego Technik. Nic interesującego na razie nie mamy. Lego Mindstorms oraz Lego Architecture Paryż oraz San Francisco. Czyli dwa nowe zestawy z tej serii. Koniec katalogu. Tak więc przejdźmy już do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, a chciałbyś zasubskrybować mój kanał, to możesz to zrobić klikając czerwony przycisk pod tym filmem. Ja Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!